Czasem w Q&A są takie pytania, co byś mógł zmienić, jakbyś tam mógł cofnąć czas w swoich projektach i tak dalej. Jak czytam Q&A, to nigdy mi te rzeczy nie przychodzą do głowy, ale teraz wam powiem. Największy błąd Krzysztofa Gonciarza. Jest, mamy clickbait na ten odcinek. W londyńskim metrze strasznie głęboko się wjeżdża i w ogóle jest takie, że poruszanie się po nim jest bardziej problematyczne niż tokijskie metro. Tego jest tutaj strasznie duszno za każdym razem. Strasznie coś narzekam cały czas na ten Londyn. Nie jest tak źle. Tutaj znajduje się stacja King's Cross. Tutaj odjeżdżają pociągi do Hogwartu. Prawie że tak naprawdę, ponieważ niedaleko mieści się europejska siedziba Google'a, a ja idę na spotkanie do pana YouTube'a. To właśnie YouTube. Tydzień temu jadłem w stołówce pracowniczej elektrowni w Czarnobylu. Dzisiaj stołówka pracownicza Google'a w Londynie. No dobrze, pogadałem z państwem Google i YouTube o sprawach googlowych i YouTube'owych. Niesamowite są takie nowoczesne biura tych super firm technologicznych, w sensie, że masz w ogóle bufety, jedzenie, terapeutów, jakieś pieski odwiedzają biura, żeby można było pogłaskać psa dla poprawy humoru. No spoko. Siema. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dołączył do mnie Adrian Urban. Drugi raz w Londynie się widzimy już. Dzisiaj będzie zdecydowanie inaczej niż ostatnim razem. Ostatnim razem mieliśmy street art, a dziś będzie mało street artu i bardziej wiejsko. I cały czas latają nad nami samoloty, ponieważ jesteśmy nieopodal lotniska Heathrow. Krzysiu nie jest zadowolony z tego faktu, bo nie polata dronem. Więc tak wygląda ta miza. Zanim zostaje przefiltrowana przez Londyn. Czyli Richmond tak w dużym uproszczeniu to jest jaka okolica? To są przedmieścia Londynu, no wiocha, to jest wiocha. Tak zwany countryside tutaj by Anglicy powiedzieli. Generalnie tutaj mieszkają jedni z najbogatszych ludzi z Londynu. Przyjeżdżają sobie mieszkać tutaj po prostu w spokoju. Ja się czuję tutaj cały czas jak na wakacjach. No taka jest prawda. Odkrywam się jedną nogę przez... Co tu się dzieje? Co to ma być? Albo tutaj te nogi, nie? Taki... Jesteśmy na Ilpile Island. Jedna z niewielu wysp w Londynie, na której mieszkają ludzie. Mówi się, że tutaj Mick Jagger poznał Keitha Richardsa. Dokładnie, momencie. Dokładnie w tym miejscu. Tutaj mieszka Adrian właśnie. No byłeś, widziałeś, nie? No totalnie. Tam z piwnicy te rowery wyciągali. No właśnie tam. No i to jest, proszę państwa, relaksik. Tak sobie jeździmy po Londynie, po przedmieściach. No to jest taki widoczek jak z serialu brytyjskiego, naprawdę. Wygląda, nie? Jakby rodzina królewska miała mieszkać centralnie. Przepraszam, przepraszam bardzo, a dlaczego pan tutaj kameruje? Wszystkie takie budyneczki należą teraz do English Heritage. Generalnie w Londynie wszystkie takie muzea są za darmo, ale niestety nie te, za te się płaci, ale ktoś jeżeli lubi dużo na przykład sobie zwiedzać, to może wykupić sobie roczny taki pas za 50 funtów i za darmo wchodzi do wszystkich. Serialowo? Wygląda. No wygląda. No mam wrażenie, że to jest dokładnie to, czego potrzebowałem na dwa dni przed maratonem. Nóżki odpoczywają, relaksik, inhalacja naturą, regeneracja. Jesteśmy w parku Richmond, znanym z tego, że żyje tutaj dużo jeleni. No dzień dobry państwu. A co tu się odpierdala? Udało się. Znaleźliśmy jelenie. Jest ich tutaj kilkadziesiąt. A gdzie masz strzelbę, Krzysiu? Będę
dla siebie zapętlam. Dla siebie zapętlam. Z każdej strony jelenie nie płoszą się, bo są przyzwyczajone, że tutaj dużo ludzi chodzi. Tam w ogóle auta jeżdżą. Zajebiste. Niebo to limit w kilka minut. Historia z tymi jeleniami jest taka, że kiedyś te jelenie były w Hyde Parku i one z Hyde Parku zostały przeniesione tam, gdzie byliśmy wcześniej, gdzie był ten zamek, znaczy zamek, ten pałacyk w Richmond. Zresztą tamten park się nazywa Old Deer Park, stary park jeleni, a teraz jelenie zostały przeniesione tutaj do parku Richmond. Ten park jest zamykany na noc, więc one nigdzie nie uciekną. Samochody tutaj jeżdżą, ale jeżdżą bardzo wolno, muszą uważać, bo te jelonki lubią sobie przeskakiwać przez drogę. Ale przeżuwa taki bydlak śmierdziel. Jeśli to się nazywa jakoś inaczej, nie jeleń, to dajcie żyć. Ja się nie znam na zwierzętach. Może to są daniele, albo jakieś inne łosie. Przepraszam pana, nie kamerujemy tutaj, proszę pana. Państwa, kolejny odcinek Podróże śladami memów. Fenton! Gonciarz! Gonciarz! Jesus Christ, gonciarz! No tośmy zaliczyli. Atrakcje Richmond. Dom Mika Jaggera, domy członków The Who. Taka tam okolica, nie? Cześć! Pa, pa. Pogadaliśmy. Chłopcy tu otwierają firmę produkcyjną. Zupełnie jakbym widział siebie i Kasię sprzed 5 lat. Odkąd tu jestem, to codziennie ma być beznadziejna pogoda i codziennie jest bardzo ładna pogoda. Więc brytyjska pogoda płata ci figle również pozytywne czasami. No fajnie, fajnie. To już taki piątkowy wieczorek, hashtag piąteczek, że ludzie stoją z browarami przed knajpami, a ja idę na imprezę. To tutaj to jest taki bar, The Runaway się nazywa, w centrum Londynu, New Balance go zrobił i jest tutaj taka śmieszna funkcja, że możesz sobie wybiegać kilometry w aplikacji Strava i potem je sobie zamieniać na piwa w tym barze. Śmieszny patent. Mamy tu spotkanko ludzi, którzy biegną maraton z New Balance'em w niedzielę. Kurwa, jak to dzisiaj ładnie. Te okolice tutaj, okolice Leicester Square, to są w ogóle miejsca, gdzie kręciliśmy Czarne Lusterko. To był, kurde, strasznie hardkorowy projekt do zrobienia. Czasem w Q&A są takie pytania, co byś mógł zmienić, jakbyś tam mógł cofnąć czas w swoich projektach i tak dalej. Jak czytam Q&A, to nigdy mi te rzeczy nie przychodzą do głowy, ale teraz wam powiem. Czarne Lusterko nie powinno było być kręcone w Londynie. Ja sobie tak wyobrażałem, że fajnie będzie to zrobić w Londynie, no bo to jest jakby tribute dla oryginalnego Black Mirror, które powstało w Wielkiej Brytanii, ale fabularnie nie miało to żadnego sensu, a koszty i logistyka zrealizowania tego projektu w Wielkiej Brytanii były masakryczne. I to na własne życzenie, nie ukrywam, bo generalnie Netflix mi wtedy powiedział, że możemy nagrać sobie film gdziekolwiek chcemy. Ja powiedziałem, w Londynie. No to macie. A żeby nie być gołosłownym i uzmysłowić wam, jakie problemy to wtedy zrodziło, kręciliśmy to w okresie świątecznym, więc Konrad był tutaj z nami w Londynie na scouting i pisanie scenariusza, finalizowanie tego, po czym wrócił do Polski i potem dwa dni później wrócił tutaj do Londynu, żeby kręcić na zdjęcia. Kompletny logistyczny rozpierdol na własne życzenie. Koszty, problemy i tak dalej. No ale przecież też nie chcieliśmy mu powiedzieć, że ej, musisz pracować w święta. Kurde, dobre to światełko tu dzisiaj. Tutaj jesteśmy świadkami jakiegoś dziwnego przypału. Wydaje mi się, że to jest coś, co ma związek z tymi protestami ekologicznymi, które ostatnio się odbywają w Londynie. Bardzo dużo rowerzystów zablokowało całą drogę tutaj i nie wiem, o co chodzi.
Nic nie widać, co? Do zobaczenia jutro. Pamiętajcie, żeby kliknąć dzwoneczek. A w sumie tak włączyłem nagrywanie i nie wiem, co mam mówić. Tak jakiś, zagapiłem się. Daj, panowie ciężko pracują.